Jeżeli umrze bliski ci człowiek, z którym spędziłeś wiele czasu, najprawdopodobniej pamiętasz wypowiadane przez niego ważne zdania, ważne słowa, ważne historie, opowiadania, to co ważnego chciał ci powiedzieć. Kiedy po jego śmierci rozmyślasz to, co on ci powiedział, być może masz to doświadczenie, że w pewien sposób głębiej potrafisz go zrozumieć niż wtedy, kiedy ci to mówił. Dzisiaj Jezus Chrystus w Ewangelii mówi następujące zdanie. Każdy, kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Dosłownie tam jest zapisane w tekście oryginalnym moje słowo, czyli to, co mówił Jezus Chrystus. Co mówił Jezus Chrystus? Co chce ci powiedzieć w ogóle Jezus Chrystus? To jest tekst Pisma Świętego. Tekst, który możesz czytać, kiedy tylko chcesz. I w pewien sposób karmić się tym Jego Słowem. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że to Słowo, można by powiedzieć, mebluje mój czy twój umysł. Pozwala przez pryzmat myślenia Jezusa Chrystusa patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. I co mówi dalej Jezus Chrystus? A Ojciec mój umiłuje Go, przyjdziemy do Niego i będziemy u Niego mieszkać. W sensie ścisłym można by powiedzieć w ten sposób. Człowiek taki, który będzie widział świat oczami Jezusa Chrystusa, żył Jego Słowem, będzie mógł dostrzec w świecie i w sobie obecność Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.